Niedożywienie jest jednym z większych problemów zdrowotnych, dlatego że ono, to nawet nie chodzi o to, że pacjent jest chudszy, prawda, czy wygląda gorzej, tylko niedożywienie zawsze prowadzi do większej ilości powikłań. I to też należy pamiętać, że to chodzi o wszystkie powikłania, każdego rodzaju. To jest i więcej na przykład zapaleń płuc, i więcej infekcji dróg moczowych, i gorsze gojenie rany, i na przykład gorsza rehabilitacja, ale też na przykład mniejsza skuteczność antybiotyków, mniejsza skuteczność chemioterapii, mniejsza skuteczność radioterapii, więcej powikłań, objawów ubocznych tych wszystkich terapii. Jeżeli na przykład chorobą pogorszy się stan odżywienia w trakcie, jak dostaje chemioterapię, to jest to wyliczone, że mniej więcej tą chemioterapię będzie o miesiąc krócej dostawał, prawda? Jeżeli na przykład pogorszy się stan odżywienia przed operacją z powodu nowotworu, to wikła się o 1/3 więcej pacjentów niż by się wikłało, gdyby byli prawidłowo odżywieni lub byli żywieni. Jako anestezjolog kwalifikujemy każdego pacjenta do zabiegu przynajmniej na dobę przed zabiegiem operacyjnym i zarówno z powodu stanu odżywienia, jak i niestety zaburzeń metabolicznych, elektrolitowych zdarzało się opóźnianie, przekładanie zabiegów, ponieważ to my anestezjolodzy jesteśmy odpowiedzialni za przebieg pooperacyjny tego pacjenta i niestety takie przypadki się zdarzały. Mamy dosyć duży odsetek pacjentów, którzy powinni dostać żywienie, a dostaje ich góra 1/4 tych, którzy powinni. Poza tym nawet jak już dostają, to one są źle realizowane, są za krótkie albo za długie, niedobrze zaplanowane. Podaż składników odżywczych jest niesatysfakcjonująca. Od 2012 roku każdy pacjent przy przyjęciu do szpitala powinien mieć oceniony stan odżywienia i jeżeli jego stan odżywienia jest nieprawidłowy lub stwierdza się wskazania do leczenia żywieniowego, powinien tą interwencję dostać. Żywienie medyczne jest prawem pacjenta. Jakiś czas temu Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał jednak od ministra zdrowia w ramach interpelacji, odpowiedzi na interpelację poselską, odpowiedź, że powinniśmy traktować żywienie medyczne jako podstawowe prawo pacjenta.